W piątek miało nastąpić otwarcie ofert na przebudowę bloku operacyjnego, ale żadna firma budowlana nie zgłosiła się do przetargu. Było to drugie podejście do wyłonienia wykonawcy remontu i projektu nowego bloku operacyjnego w Legnickim Szpitalu. Zmieniło się troszeczkę na rynku budowlanym na przestrzeni ostatniego roku. Też pewnie wpłynęło na to wiele funduszy unijnych, które zostało rozdystrybuowane i które w większości są przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne, w tym między innymi na budowlankę. W związku z tym no, nie ma firm na rynku, ceny też poszły znacząco w górę. No, termin wykonania oczywiście tutaj też ma wpływ, dlatego że termin realizacji tego zadania upływa z końcem bieżącego roku. Na inwestycje przeznaczono około 17 milionów złotych. Remont miał pierwotnie ruszyć w grudniu ubiegłego roku. W związku z tym szpital przesuwał planowane zabiegi operacyjne. W związku z tym, że wciąż nie jest przetarg rozstrzygnięty, wciąż prace na bloku nie ruszyły, my się do tego oczywiście dynamicznie dostosowujemy i zapraszamy pacjentów, którzy wcześniej byli informowani o możliwości przesunięcia zabiegu na terminy wcześniejsze. Tym bardziej, że dostaliśmy pod koniec roku dodatkowe środki z Narodowego Funduszu, więc bardzo dużo operacji zostało zrealizowanych. Szpital czyni teraz starania, aby Urząd Marszałkowski wydłużył termin realizacji całej inwestycji. Na czym to się skończy, tego nie wiem na chwilę obecną. Natomiast też nie ogłaszamy tego przetargu oczywiście w takiej samej formie. Staramy się zmniejszyć co nieco wymagania, jeżeli chodzi o sprzęt, który ma być na tym bloku operacyjnym zamontowany. Także chcemy też no, w miarę elastycznie podejść do sprawy. Blok operacyjny czeka na remont już około 20 lat. Trzeba zakupić także nowy sprzęt i wymienić system wentylacyjny.